somebody like me. When you ask my name, I panicked. So out of my league. And your body was so magnetic. Before I knew it, we talked and I think about you, a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody like me. Siemaneczko, cześć, witam was w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku Skandynawia. Działamy, działamy. Już rozpoczynamy, jak możecie zauważyć. Szykujemy się na wyjazd na prom i lecimy, także dzisiaj zobaczycie, jak to jest na promie. Więc zapraszam na kolejny odcinek, yo! No i dobra, opowiem wam troszeczkę o tym, jaki mamy plan i jak to będzie wyglądało przez najbliższy czas. Najbliższy czas wygląda tak, że ładowaliśmy się tam. Rozładowaliśmy w czwartek w Gdańsk, pojechaliśmy, załadowaliśmy Słupsk i ze Słupska dojechaliśmy na spokojnie do domu. Dzisiaj mamy niedzielę, 16 godzina wyjeżdżamy. Powiem wam szczerze, nie wiem jak to u was, ale mimo tylu lat przeżytych, tyle zmian czasu, w dalszym ciągu strasznie mnie to miesza i nie mogę się później odnaleźć. Jak już tutaj jesteśmy, to mamy ten czerwony guzik, oczywiście tam na dole. No i zobaczymy, co trzeba zrobić. No i zobaczycie teraz inny film, jak wygląda jazda na Skandynawie. Siemaneczko, cześć, witam was kolejnego dnia. Mamy poniedziałek. Właśnie dobiliśmy, czekam aż wyjedziemy z promu. Możecie sobie zauważyć. Stoimy, na razie nic nie widzę, bo lustra poskładane, także widzę, o, możecie zobaczyć dupę, jakieś naczepy, no i co, działamy, działamy. Kierowca z naszej firmy jedzie razem z nami, także jest ok. No i już dostaliśmy kolejną robotę, czyli jest zajebiście, bo nie będzie przestoju. Dzięki czemu czas troszeczkę szybciej zleci. So you don't care about the money, well yes it's true, and I'm so blessed to be fulfilling my destiny. All material things could mean less to me. Only thing I ever could need is a Sarah B sample with a dope ass. Dobra, jesteśmy na rozładunku. Idę otwierać drzwi. Na razie nie mogę tutaj filmować na zewnątrz. Zaraz do was wracam i powiem wam co i ja. No, ładnie mamy już otwartą. Razem ze mną podjedziemy pod ramkę sobie. Co by na to? Czekajcie, gdzieś was sobie tutaj postawię. I już podjeżdżamy. Mam nadzieję, że szybko pójdzie. Bo już mamy kolejną robotę. Załadować się. Płyniemy krótkim promem. Tak zwane HH, czyli Helsingborg-Helsingor. Niby rozładunek mamy na jutro. Na 23. 23. Fix taki. Podstawione. Mamy chwilę dla siebie po to, żeby zrobić na przykład kawę. Nie mogę wam pokazać firmy jako firmy, ale stoimy na takim placu pod rampą. No. Także zaraz biorę się za planowanie kolejnego wyjazdu, to znaczy kolejnego wyjazdu, no tego co będzie, nie? No także planuję to. No i lecimy. Półgodzinny prom. No a nawet nie. Tam pół godziny na pauzy się nie wykręca na tym promie, także jest ok. Ale najgorsze jest to, że trzeba tak rozplanować tacho, żeby na 23 było
jak dojechać, czy albo po prostu późno zacząć, żeby 23 się podstawić na rozładunek i wyjechać, albo tak, żeby przed 23 wyszła 9, chociaż zobaczymy, wydaje mi się, że dzisiaj tego nie załaduję, ale to wyjdzie w planie, to co działamy. No i git, i tak można pracować 15 minut z tym, że byłem w biurze, zaniosłem dokumenty. Dobra Kaśka, cicho teraz, bo ja tu mówię do widzów. No, byłem w biurze, zaniosłem dokumenty, podstawiłem się pod rampę i rozładowali. 15 minut. Pięknie. Lecimy na załadunek. Godzina czasu. A później skróciak. Chociaż nie wiem, czy nas dzisiaj załadują, bo to takie firma, gdzie oni tak do 16:15, do 16:17 ładują. Mam nadzieję, że się wyrobimy. Godzina 10 po trzeciej. Skręć w prawo. Widzimy się później. Dobra widzowie, była obawa. Była taka obawa, że nie załadują nas dzisiaj. Natomiast jest dobra wiadomość, będziemy załadowani. Otrzymałem już kartkę. Czekamy w kolejce po prostu na to, aby się załadować. Możecie sobie zobaczyć. Więcej nie mogę wam pokazać, bo na firmie jest zakaz nagrywania. Także tak. Ale to dużo mi ułatwi jutrzejszy dzień. Nie będę musiał aż tak kombinować. Także to jest naprawdę mega plus, że dzisiaj będziemy załadowani. A że czasu dzisiaj mamy kupę. Tu o której załadują, to załadują. Więc teraz co? Kładziemy się na koju. I po koju. I czekamy na swoją kolejkę. Widzimy się po załadunku. Yo. Firma, na której się obecnie ładujemy, to jest dość duża firma, także pewnie trochę jeszcze poczekamy. Nawet powiem wam szczerze, nie widzę ile są przede mną. Także nie za ciekawie z jednej strony, a z drugiej strony dobrze, że jesteśmy i otrzymaliśmy tą kartę. To znaczy, że zostaniemy załadowani. I to jest najważniejsze. Czyli robota będzie szła do przodu. No i dzięki temu powinniśmy normalnie skończyć weekend, bo powiem wam jedno, że system taki od poniedziałku do piątku, weekend w domu jest bardzo wygodny, jest zarąbisty, jeżeli chodzi o mnie, ale jest to domino, jest to takie domino, że w momencie, gdy coś się posypie, wysypie się z tego domina, to już jest nieciekawie. Także miejmy nadzieję, że to domino dalej będzie stało i będzie się kładło klocek po klocku. A wy nie zapominajcie, że jeżeli już tutaj jesteście, to klikamy ten czerwony guzik, tylko oczywiście tam na dole zostawiamy łapkę w górę, dzwoneczek, udostępniamy, zapraszamy znajomych. No i oczywiście zostawcie jakiś komentarz, ślad po sobie, czy oglądaliście do końca, czy nie. A ja wam postaram się pokazać jak najlepiej tą Skandynawię. Także działamy. Więc co? Ja zakładam kask na głowę i idziemy działać. Nie, żart. No, to spadochron blondyny, także mam nadzieję, że nie będzie tego widziała i oglądała, bo mi łeb urwie za to, że używam jej rzeczy. To potem. Dobra widzowie, teraz robimy tak. Walimy się na wyro. Mamy krótką przeprawę w dniu dzisiejszym. To znaczy krótką w dniu dzisiejszym. Źle bym powiedział. Mamy kolejną przeprawę. Tym razem króciutką. Wcześniejsza była długa, 12-godzinna, a teraz mamy 20-minutową. Helsingborg, tak zwany haha. No i co? Płyniemy sobie do Helsingoru i tam lecimy później na rozładunek. Zostanie nam jakieś godzina 10. Także jest dobrze. Jest dobrze. Szybka przeprawka, także nawet pauzy nie zrobicie. Nie będę wam nic tłumaczył na temat tego, co tutaj trzeba robić, bo to jest komputer, dostajecie numer, bądź też nie, to wtedy musicie iść do okienka. Ale jeżeli macie numer, podchodzicie do komputera, drukuje wam bilet i macie wszystko na ręce. Na tacy. A promy są co pół godziny, także
Przepraszam. Także na spokojnie. No to co? Ja sobie płynę. Nie wiem, czy będę jeszcze dzisiaj się do was odzywał, bo jest ciemno. Ale możecie to zauważyć. Tak dokładnie wygląda. Tak dokładnie wygląda cała tutaj, że tak powiem, otoczka. Bardzo podobne promy. Bardzo podobnymi promami, ciut mniejszymi, ale podobnymi. Pływałem jeszcze w Świnoujściu. Ale to było za czasów busiarza. Jak jeszcze jeździłem busikiem, to wtedy pływałem tymi małymi promami. Jeszcze ten zaszczyt miałem, nie było tego głupiego tunelu. No. Także takie przypomnienie sobie, jak to jest taka krótka przeprawa, więc się już chyba trwała 5 minut, no może 10. Nie wiem. Także co, widzimy się albo później, albo jutro. Cześć, siemaneczko, witam was kolejnego dnia. Kawucha zrobiona. Czekamy na to, aż się rampa zwolni i rozładowujemy się. Kiksa mamy na 23, ale powinno się udać to szybciej zrzucić. Także będzie ideolo. To co, ja czekam na rampę i widzimy się później. Zobaczcie sobie, jaką pogodę Tania przywitała tym razem. Taką dość nieciekawą. Pada, cały czas pada. Całą noc padało. Niestety, nie ma kolorową. Ale co, rozładowujemy, czekamy na dalsze informacje, co mamy robić dalej i działamy. Także lecimy. No i okej, rozładowane. Nie pytajcie. 9 rano, decyzja zapadła, że podjazd pod rampę. Godzina 14 z hakiem podjechałem pod rampę. Przepraszam, 12 z hakiem podjechałem pod rampę, po czym o godzinie 14.30 dowiedziałem się, że mam podjechać pod kolejną rampę, czyli pod jeszcze inną i dopiero się rozładować, czyli 14.55 odjechałem rozładowany. Ciekawie. Teraz już mamy zlecenie, właśnie przed chwilą otrzymaliśmy, jest 16.20, otrzymaliśmy zlecenie, jedziemy próbować załadować pod załadunek na jutro. Najpierw krótki prom, później długi prom, zobaczymy, może uda się wrócić jutro do domu. Trzymajcie kciuki. Powiem wam szczerze, że niby jako takiej choroby morskiej nie posiadam. Ale płyniemy tym krótkim promem, patrzę, stoję przy samym dziobie. Tu stoi tylko kolega. To znaczy kolega, no inny kierowca. No i sprawa wygląda tak, że jako takiej choroby morskiej nie posiadam. Płynę tym krótkim promem, co ostatnio 20-minutowym. I powiem wam szczerze, tak nim buja. Zaraz tu reklamówkę chyba wykorzystam. Masakra. Mam nadzieję, że jutro długim promem, którym będę płynął, nie będzie tak bujać i będzie wiele lepiej. Taki jest plan. A jak wyjdzie, zobaczymy. Pewnie jak zwykle, nie? No. A was zachęcam jeszcze raz do tego, aby kliknąć ten czerwony guzik oczywiście tam na dole. Zostawić łapkę w górę, dzwoneczek, aby być na bieżąco z każdym kolejnym filmem. No i oczywiście zostawcie jakiś ślad po sobie, komentarz czy cokolwiek innego. Będzie mi bardzo miło. Więc lecimy dalej, próbujemy się załadować dzisiaj. Może się uda, jeżeli tak, to będzie zajebiście. A jak nie, to trudno. Czyli co, z powrotem na Szwecję do Helsingborgu. Tam się ładujemy. A co dalej? Zobaczymy. I'm not the one who's running out of time.
All I know, dodge the difficulties and take life slow. And if I ever slow up, you know I always show up. It's still the same on me, even if I blow up. Love is what I do it for, love is what I'm rapping. Love is the main reason for. Cześć siemaneczko, witam was wszystkich serdecznie. Kolejnego dnia, mamy środę, godzina za 15:08. Za 15:08 kierujemy się na długi prom, załadowani. Także jest okej, okay. Jest okej, okay. Całe szczęście, że podjechałem wczoraj na ten załadunek. Zgłosiłem się, że jestem i już wczoraj przygotowali mi ładunek, ponieważ jeżeli bym tego nie zrobił, to w dniu dzisiejszym okienko na załadunek miałbym na godzinę 13:30, między 13:30 a 15:00. Co skutkuje tym, że na 13:40 na prom, który miałem zabukowany, nie wyrobiłbym się. Nie wiem, jak to spedytor ogarnął, no ale mniejsza o to. Ważne, że udało się. I o 6 rano podstawiłem się, dokładnie o 6 byłem już, ze 6:05 byłem już pod rampą. Natomiast no nie obyło się bez małych, nie, że tak powiem, stop. Mianowicie załadowałem już 85% naczepy. Przyszedł do mnie gościu Szwed i mówi: problem. Jaki problem? Że nie to. Zadał mi do załadowania nie te palety, co miałem załadować, bo ładowałem palety, że nie to, on mi pomoże, rozładujemy to i załadujemy poprawnie. No i tak było. I dosłownie może 15 minut z zegarkiem w ręku rozładowane, załadowane. Także nie ma tragedii. Lecimy sobie na spokojnie już na prom, 1,5 godziny stąd. Także nie ma co się śpieszyć, bo to i tak pierwszy prom dzisiaj jest o 13:40. Nie ma wcześniejszego, także jest okej. Kierunek dom, to najważniejsze. Co dalej? Zobaczycie. Widzimy się później. No i siemaneczko, cześć, witam w Polsce. Meldujemy się w Polsce. Stoimy jeszcze na promie. Czekamy, aż zjedziemy. Działamy dalej. 3 minuty pauzy mi się jeszcze musi dokręcić ogólnie. Nie wiem, czy zobaczycie,
3 minuty pauzy muszę dokręcić i mogę ruszać z czystym kątem. Lodówka się wykręci wtedy. Pięknie. Myślę, że nie będę musiał dokręcać na parkingu. Tylko to wszystko tutaj będzie. Co? Ja zjeżdżam. Widzimy się później. Jo.